Dobry wieczór Państwu. Ponieważ zbliża się rocznica równa okrągła 10. ataku na World Trade Center, moim gościem i Państwa gościem dzisiaj jest Pani Leokadia Makarska-Cermak. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Chciałem z Panią Leokadią porozmawiać o jej sztuce. Jest malarką i ostatnia praca, która trwała strasznie długo, związana jest właśnie z tą rocznicą, a właściwie z tym wydarzeniem, bo Pani nie czci rocznicy, Pani upamiętniła zdarzenie. Proszę nam opowiedzieć, bo ma Pani personalne, osobiste wrażenia z tego dramatu. Tak, oczywiście. W ten dzień, 11 września 2001 roku, byłam tam na Dolnym Manhattanie, bardzo blisko do tego tragicznego wydarzenia. I w sumie przechodząc tam nie wiedziałam, że będzie takie tragiczne wydarzenie. W tym czasie nikt nie wiedział, co się dzieje. Szła Pani tam rano? Tak? Ja szłam tam rano i po prostu miałam tam pewne sprawy do załatwienia, zakupy i byłam bardzo zamyślona. Myślałam o swoich zadaniach, które mam do wykonania w przeciągu dnia i o swoich projektach. Także przechodziłam i nagle poczułam taką silną potrzebę modlenia się i nie wiedziałam, skąd to przychodzi. Czułam tą potrzebę, jakby wołanie o modlitwę i ja nie wiedziałam, ale zaczęłam się modlić, przeżegnałam się, zaczęłam się modlić i tak się skoncentrowałam, że szłam dalej, przeszłam jeszcze jedną ulicę i ktoś na tym następnym rogu powiedział do mnie: popatrz, po angielsku. I ja popatrzyłam i widziałam coś niesamowitego. Ta północna wieża zesuwała się na dół. Ja widziałam te wszystkie kłęby dymu, które zaczęły nas ogarniać. Całe kłęby duże, czarno się zrobiło zupełnie. Także to był szok dla wszystkich. Wszyscy zaczęliśmy uciekać. A nie mam pojęcia, kto uciekał w którą stronę, po prostu grupa ludzi uciekała. Pani pobiegła na most i... Ja długo biegaliśmy i szukaliśmy wejścia do jakiegoś metra. Po długim czasie znaleźliśmy wejście na jeden most i przez ten most tłumy ludzi biegły. Ja zdjęłam sobie buty, bo miałam na obcasach. Biegliśmy, walcząc o życie, myśleliśmy sobie, dlatego że oczekiwaliśmy nawet, że będą jakieś naloty, bombardowania, ponieważ po drodze, jak poszukiwania trwały wejścia do metra, słyszeliśmy komunikaty w radiu, jakieś auto tam było zatrzymane i komunikaty były, że to jest właśnie wojna, wybuchła wojna. Także uciekaliśmy ten most. Był to tragiczny dzień, ale to jako artystka, czy pani wtedy poczuła jakąś potrzebę namalowania tego zdarzenia, chęć przekazania tego historii, powiedziałbym? Ja w tym czasie, jak uciekałam, walczyłam o życie. Wszyscy biegliśmy. No potem, tak, ale kiedyś Pani uciekła, znalazła się Pani w domu. Potem po tym wydarzeniu, krótkim czasie po tym wydarzeniu muszę powiedzieć, że bardzo przeżyłam to wydarzenie i od razu miałam jakby gotowy projekt, w głowie. Zaczęłam przelewać na płótno i muszę Panu powiedzieć, że te czarne kolory, ten smutek duży, ta pustka z tego wszystkiego, te wszystkie sny, które miałam, te czarne wspomnienia jakby zabijały moją duszę, zabijały tą twórczość. Ja musiałam odłożyć ten obraz i nie wracałam do niego długo. Potem w każdym roku myślałam, może ja dokończę ten obraz. Nie było siły we mnie, nie mogłam się skoncentrować. A kiedy Pani go ukończyła? Bo rozumiem, że pracowała Pani w jakichś tam odcinkach czasowych systematycznie. Kiedy on został ukończony? Niewiele brakowało do ukończenia. Ten obraz został ukończony w tym roku, w 2011 roku, czyli w lipcu. Muszę powiedzieć, dopiero teraz dostałam, właśnie dopiero w lipcu, czułam taką potrzebną energię, która napełniła moją duszę artystyczną I przelałam te ostatnie pociągnięcia na płótno. Czyli ta inwencja przyszła w sumie ostatecznie 10 lat po katastrofie. Proszę Państwa, to jest właśnie obraz, o którym mówimy, ale z tym obrazem związane jest również pewne wydarzenie, które nastąpi teraz, w 10. rocznicę. Jest Pani zaproszona przez prezydenta Brooklynu, pana Markowicza. Co to będzie? Króciutko. Poproszono mnie, abym wzięła udział w uroczystościach, które odbędą się dokładnie 11 września na Brooklyn Heights. Uroczystości dotyczą hołdu składanego ofiarom 11 września i ja tam będę prezentowała mój obraz. Oni będą prezentowali mój wideoklip związany z tym obrazem, z muzyką ERA. I ja jeszcze będę miała do tego przemówienie w języku angielskim. Ma Pani jakąś stronę internetową, chciałam podać ją słuchaczom. Tak, ja bardzo zapraszam wszystkich, którzy kochają moją sztukę, na moją nową stronę internetową. Jest to strona makarska-cermak.com. Tak. I tam Państwo mogą zobaczyć. Tam jest dorobek Pani, cała wszechstronność Pani palety malarskiej, że tak powiem, tych pastelowych kolorów, z których znam Pani malarstwo i cały Pani dorobek. Zapraszam Państwa serdecznie na stronę Pani Leokadii Makarskiej, która jest www.makarska-cermak, czyli kreseczka cermak przez c.com. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem była Pani, jak już powiedziałem, Leokadia Makarska-Cermak, malarka, która będzie uświetniać obchody dziesięciolecia tragedii sprzed 10 lat. Natomiast ja Państwa chcę zaprosić dzisiaj już na niedzielne uroczystości, które będą w kościele świętego Stanisława Biskupa i Męczennika przy 7 ulicy na Manhattanie. O godzinie 12 rozpoczyna się msza. Zapraszam serdecznie, spróbujmy jakoś uczcić wtedy, dokładnie wtedy w kościele u Stanisława Biskupa Męczennika 10. rocznicę śmierci 7 polskich ofiar, które zginęły w World Trade Center. Pani Leokadio, serdecznie dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia w Pani sztuce, rozwoju ciągłego, bo to jest ciągły taki etap rozwojowy w sztuce malarskiej. Dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dobranoc Państwu. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime.